Dzień dobry, możecie być nieco zdziwieni, bo po raz pierwszy publikuję film w niedzielę, ale dziś dzień seksu, taki odcinek więc bardzo pasuje. Jak doskonale wiecie, językiem seksu interesuję się od dłuższego czasu i do niedawna miałam takie poczucie, że polszczyzna jest bardzo uboga, jeśli chodzi o neutralne określenia związane z seksem, co powoduje, że trudno nam swobodnie o tym seksie rozmawiać. Teraz już wiem, że to nie do końca prawda. Język polski rzeczywiście może sprawiać nam trudności, kiedy chcemy z bliską osobą porozmawiać o seksie, ale głównie wtedy, gdy skupimy się na słownictwie używanym w sytuacjach publicznych. No bo mamy słowa takie jak penis, wagina, pochwa, współżycie, prącie, członek i one mogą nam się wydawać zbyt formalne, zbyt medyczne, zbyt oschłe, co w sytuacji prywatnej nie pomaga. Ktoś z Was może powiedzieć, seks się uprawia, a nie o nim gada. Gdyby tak było, to seks uprawialibyśmy ciągle tak samo. A przecież dobrze wiemy, że czasem potrzebna jest zmiana. Co więc robić? Jak o tym rozmawiać? Jakich słów użyć? Seksuolodzy zachęcają nas do tego, żebyśmy tworzyli własny kod, własny szyfr zarezerwowany tylko dla nas. Wspaniały pomysł, ale jaki znowu kod? Skąd ten kod wziąć? Czym się zainspirować? Dziś postaram się Wam w tym pomóc. I tak się składa, że wygrzebałam naprawdę sporo ciekawostek. A zmotywowała mnie do tego Marka Durex, która właśnie ruszyła z nową kampanią Głośni w łóżku, zachęcającą do otwartego rozmawiania z partnerem lub partnerką o swoich potrzebach seksualnych i która właśnie wypuściła na rynek nową linię prezerwatyw Durex Invisible, mającą aż 4 warianty do wyboru. Prezerwatywy mogą być super cienkie, mogą mieć dodatkowe nawilżenie, mogą być powiększone albo dopasowane. Jest więc w czym wybierać i o czym rozmawiać. Żeby była jasność, starałam się znaleźć jak najwięcej neutralnych określeń. Słowa medyczne, wulgarne, infantylne odłożyłam na bok. Ale kiedy przygotowywałam ten odcinek, dowiedziałam się, że z językiem seksu jest jak z samym seksem. To kwestia bardzo indywidualna. Jeśli więc dla Was wulgaryzmy albo zdrobnienia są ok, jeśli działają, używajcie ich. Złego słowa Wam nie powiem. Poszukiwania rozpoczęłam gdzie? Oczywiście w słowniku. Zajrzałam do słownika seksualizmów polskich Jacka Lewinsona. Niestety ten słownik dziś nie jest powszechnie dostępny. Sama kupiłam go na Allegro z drugiej ręki. Dlatego zdecydowałam, że przeczytam go od początku do końca, po to, żeby wybrać jak najwięcej neutralnych i sensownych słów, które mogą Wam się przydać. Skupiłam się na nazwach penisa, sromu, stosunku seksualnego, jąder i prezerwatywy. Zaczniemy od penisa. W słowniku znalazłam takie określenia. Ampuła, arcychwost, binda, bydełko, cypek, dyliżans, fąfel, filut, fukacz, furtek, gnes, grzechomierz, hawaj, hojbus, junaczek, kiść, kita, krajcar, mądzie, memłon, miętus, mikrus, mikry, olipal, oręż, pik, psuj, psuła, rępał oraz rępałek. Suchar, suchostój, szwanc, tytan, wisus, wsiun, zagończyk, zamerdacz, zamerdaniec, zatyracz, zatyraniec, żenidło, żeniec, żeńca. To teraz srom. Srom, czyli zewnętrzne narządy płciowe kobiety. Wzgórek łonowy, przedsionek pochwy, wargi sromowe, łechtaczka. Niestety srom nie jest najprzyjemniejszym słowem. Dawniej ono oznaczało wstyd, hańbę, niesławę. Dlatego byłoby dobrze, gdybyśmy o tym słowie zapomnieli i znaleźli inne określenia, a jest ich sporo. W słowniku znalazłam coś takiego. Beczka, fita, fura, furtka, guda, guldynka, matnia, migdał, mindzia, niunia, owieczka, pampuch, czyli racuch, racuch też jest ok, pączek, pieczarka, pieczeń, pieczęć, pierścień, pimpka, plaster, rędzina, samara oraz samarka, samora, snop, szalupka, szlupka, targ, taszka, wulwa, zawojek.
Przy dwóch określeniach chciałabym się na chwilę zatrzymać. Po pierwsze, vulva. Jest to słowo łacińskie, które dziś spolszczamy, więc zapisujemy przez W. Mam wrażenie, że od czasu moich studiów to słowo zdobywa coraz większą popularność i dobrze, ja lubię to słowo. Bardzo chciałabym, żeby ono weszło do takiej codziennej polszczyzny i było naturalnym wyborem. Wydaje mi się, że im częściej będziemy po wulwę sięgać, tym szybciej się z nią osłuchamy i ona stanie się takim naturalnym elementem polszczyzny. Dajcie znać, co sądzicie o wulwie. Drugie określenie to cipka. Ja jej nie wymieniłam, dlatego że ona w słowniku Levinsona jest określona jako wulgaryzm. Tyle, że ten słownik został wydany w 1999 roku, czyli ponad 20 lat temu. Wydaje mi się, że od tego czasu coś się w tej kwestii zmieniło. Cipka pojawia się często, coraz częściej jest używana w przestrzeni publicznej, głównie przez kobiety. Mam takie poczucie, że dochodzi tutaj do dewulgaryzacji. Jeżeli zastanawiacie się nad historią słowa cipka, to ono pochodzi od kury. Cipka to kura, zwłaszcza młoda. W niektórych rejonach do dziś tak się mówi na kury, więc nie przestraszcie się i nie zdziwcie, jeśli ktoś zechce Wam pokazać albo sprzedać cipkę. Cipka pochodzi od dźwięku naśladowczego cip, używanego do zwoływania kurcząt. Potem doszło do przesunięcia znaczenia i to słowo stało się wulgaryzmem. Ale dziś, tak jak wspomniałam, mam poczucie, że dochodzi do procesu odwrotnego. Ja na przykład uważam, że cipka jest jak najbardziej okej. Nie widzę w tym słowie niczego nieodpowiedniego, ale znów, to może być kwestia indywidualna, więc Wy możecie odbierać to zupełnie inaczej. Dalej mamy określenia, które mogą zastąpić stosunek seksualny, seks. Bagrowanie, bałamucić, bobrować, cembrować, fajfęk, fajurzyć, fatanie, fechtować, fedrować, fiokać, flancować, froterować, frymark, frywolenie, garbować, garden party, gibać, giercować, kitać, kocać, krzakoterapia, ksiuty, łuskać, maglować, nagietka, ofutrować, omłocka, onaczyć, parampampam, przecwałować, regulacja zaworów, repotać, seić się, siupać, smykać, solmizować, wecowanie, wyrepotać. To teraz jądra. Intruzi, mądy, męcherz, precjoza i prezerwatywa, nimfetka, okucie, olik, wdzianka, wulkan. I słownik omówiony. Jednak słownik to nie jest jedyne źródło inspiracji. Mamy ich o wiele więcej. Na przykład filmy i seriale. Jeśli para lubi oglądać te same rzeczy, jest na najlepszej drodze do stworzenia własnego szyfru. Weźmy na przykład na tapet Uwierz w ducha. Moim zdaniem w tym filmie znajdziemy jedną z najpiękniejszych, najbardziej sensualnych scen erotycznych w historii kina. Chodzi oczywiście o ten moment, kiedy bohaterowie lepią coś z gliny, jakiś garnek albo miskę. Lepienie z gliny nabrało nowego znaczenia. Titanic i tekst Narysuj mnie jak jedną z Twoich francuskich dziewczyn. Przecież to jest idealne do gry wstępnej. Rozumiem, że pojawiło się dużo memów związanych z tym zdaniem, ale wystarczy wrócić do tego filmu, obejrzeć tę scenę raz jeszcze, poczuć jej atmosferę i zobaczyć, co się dzieje dalej. Dalej ktoś samochodem jedzie do gwiazd. Dirty Dancing, ja już o tym mówiłam. Dla mnie to jest film, który ocieka seksem. Tamtego seksu jest po prostu mnóstwo. Dlatego uważam, że możemy znaleźć wiele metafor w tym filmie. No i do tego sam taniec, który jest super zmysłowy. Ktoś kiedyś powiedział, pokaż mi swoją rumbę, a powiem Ci, jakim jesteś kochankiem. Oczywiście pewnie to nie ma żadnego związku, ale rumba to jest taniec. Zatańczymy rumbę jako zaproszenie do seksu? Ja to kupuję. To teraz Władca Pierścieni i być może fani tego filmu będą na mnie źli, ale uważam, że szczerość jest bardzo ważna. Za każdym razem, kiedy widzę na ekranie oko Saurona, widzę wulwę. Więc oko Saurona ma dla mnie dodatkowe znaczenie. Serial Modern Family. Bohaterowie Claire i Phil walentynki spędzają w hotelu, udają nieznajomych, poznają się, flirtują ze sobą, a potem idą do łóżka. Bardzo inspirujące. Tamte dni, tamte noce i motyw z Brzoskwinią. Po tym jak obejrzałam ten film i tę scenę, Brzoskwinia, zarówno jako słowo, jak i owoc, w moich oczach zyskała zupełnie inną moc.
Literatura. Polska literatura, jeśli chodzi o erotykę, jest szalona. Weźmy chociaż 13. księgę pana Tadeusza. Ja to przeczytałam niedawno z wypiekami na twarzy. Jeśli jeszcze tego nie znacie, zachęcam, ale uprzedzam, jest grubo. Piczomira Fredry. Bardzo ciekawy dramat, ale uprzedzam, pikantny. Sama Piczomira jest niesamowicie inspirującym słowem. Jest jeszcze Sztuka obłapiania Fredry i Kochanowski. Kochanowski pisał tak, we fraszce do dziewki. Nie uciekaj, Marada, wszak wiesz, im kot starszy, tym pospolicie mówią, ogon jego twarszy. I dąb, choć mięscy przeschnie, choć list na nim płowy, przed się stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. Jeśli lubicie literaturę i się nią inspirujecie, możecie też zajrzeć do zbioru Kiedy mię Wenus pali. Staropolskie wiersze swawolne, wszeteczne i niezawstydne. To wybór erotyków opracowany przez Józefa Krzyżanowskiego. Myślę, że znajdziemy w nim wiele ciekawych określeń. Na pewno do tego zbioru sama zajrzę. Internet to przecież wspaniałe źródło wiedzy, więc i tu znajdziemy zacne określenia. Ja na przykład na stronie Joe Monster znalazłam takie nazwy penisa. Pan Twardeusz, piękne. Boski kolec, róg obfitości, pogromca smoków, podniebny rumak, magiczna różdżka, smyczek, szczerbiec, trójząb Posejdona, grotołas. Piękne te określenia. A z kolei w artykule na stronie logo24.pl mamy między innymi coś takiego. Rumcajs, nieustraszony Janosik, pogromca, bojownik, wódz, generał, komandos, olbrzym, orzeł, gieroj, heros, żbik, dziki, wielkolud, sztywniak. Czy zatem język polski jest ubogi w określenia związane z seksem? No raczej nie. Trzeba się tylko w ten język zagłębić, trochę rozejrzeć i pomyśleć, co dla nas będzie okej, co w naszym przypadku zadziała. Na koniec jeszcze patent, który zgapiłam od mojej kuzynki. Moja kuzynka, kiedy zwraca się do swojego męża albo o nim mówi, używa zdrobniałej formy jego imienia. Natomiast kiedy mówi o jego penisie, używa podstawowej formy. Czyli zakładając, teraz zmyślam imiona, że mąż mojej kuzynki ma na imię Tomek, no to jego penis nazywany jest Tomaszem. Tak samo można zrobić z imieniem Janek, Jaś, Jan oraz Krzyś, Krzysiek i Krzysztof. Sama korzystam z tego patentu, uważam, że jest wspaniały, więc po prostu postanowiłam się nim z Wami podzielić. Kochani, gorąco zachęcam Was do tego, żebyście szczerze, bez skrępowania, otwarcie rozmawiali o seksie, o swoich potrzebach i pragnieniach. Bo bez takiej rozmowy, bez ustalenia niektórych rzeczy, bez poinstruowania partnera albo partnerki o dobry seks bardzo trudno. To nie jest tak, że on jest niemożliwy, on jest możliwy, ale spokojna, szczera rozmowa zazwyczaj niezwykle pomaga. A język polski nie powinien Wam w tym przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, powinien Wam pomóc i jeszcze przynieść sporo radochy. Na tym kończę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli znacie jakieś fajne nazwy, określenia, słowa, dzielcie się nimi. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Buziaki! Suchary związane z seksem są hardkorowe, więc dziś nie będzie suchara, będzie żart. Ale taki, który bardzo lubię. Mamy randkę, pierwszą, para leży na łące, dziewczyna mówi, połóż rękę na mym łonie, a chłopiec na to, a co to jest mym łon?